Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. W dzisiejszej refleksji chciałbym kontynuować temat przyczyny smutku. Ewagriusz z Pontu z jednej strony mówi, że przyczyną smutku jest niezaspokojone pragnienie, z którym nie możemy się pogodzić, a z drugiej strony gniew. Chyba każdy z nas ma tego typu doświadczenie, że kiedy wyrazi gniew, to wcale nie robi mu się lepiej. Często potem pojawia się przygnębienie i wraca ten właśnie pandemon smutek. Dlatego w takiej wewnętrznej pracy nad sobą, rozeznawaniu także tych demonów, które wkradają się do naszego wnętrza, warto i z tego zdać sobie sprawę. Gniew nie jest najlepszym doradcą i jego owocem niestety bywa smutek. A refleksja pomedytacyjna jest dzisiaj taka. W wielkim piecu płonie gniew, a ja drew dorzucam. W uszach dźwięczy pusty śmiech. Gniewem nic nie wskurasz. Po nim przyjdzie smutny gość. Przy piecu będzie się żalił na nieszczęśliwy własny los. Lecz ognia nie rozpali. Pozdrawiam was serdecznie. I dobrego weekendu wam życzę. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł. Całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po. Wieczność się otwiera, jestem.